Witam serdecznie, serwis Nasze Sprawy 24, portal Pomorza. Dzisiejszy dzień tutaj przy pracach w Połonne zaczynamy od wizyty, tak to można nazwać, rewizji, zrobienia tutaj miecha, bo tutaj, kiedy zablokowaliśmy tutaj czerpaki, chcieliśmy też sprawdzić, czy te zawory są tutaj po prostu szczelne pod czerpakami. One tutaj, no i niestety cały czas, mimo tego, że mamy zamknięte są od góry, ale i tak cały czas powietrze tu idzie. A przy okazji jeszcze tutaj, o, zobaczmy szczelinę taką, odkryliśmy, pęknięte jest, trzeba też to zakleić. To są zawsze miejsca, gdzie ucieka powietrze. Wczoraj mieliśmy tutaj troszeczkę z tymi, o, jeszcze tutaj chcemy też tutaj pajęczyny pousuwać, o takie rzeczy. No i tutaj też sprzątamy. Musimy zobaczyć, jak wygląda ten miech od dołu, żeby nie było problemów z jego szczelnością. O, kiedy to sobie usuniemy już, te wszystkie nieszczelności, będzie można się zająć sprawdzeniem wszystkich konduktów. No tak po kolei trzeba te wszystkie główne kanały doprowadzające powietrze sprawdzić, gdyż te sprawy, które wczoraj pokazywaliśmy, te oleje, olej w wężykach, już mamy rozpracowane, teraz czekamy na wężyki nowe, żeby je po prostu dostarczyły na zostałe i będziemy wymieniać, natomiast teraz skupiamy się na miechu. Mamy otworzone tutaj pokrywy od miecha górne, właśnie tutaj przed chwilą zakończyliśmy zamykanie zaworów tych. One nie do końca trzymały, ale przy okazji też zobaczyliśmy, że jest jeszcze, już tu było kiedyś wcześniej poprawiane, pęknięcie takie wzdłuż. Też oczywiście uszczelnimy. To zrobimy zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, tylko na razie jeszcze nie przeszliśmy do tej. Musimy tutaj wszystko porobić i dopiero wtedy przejść tam dalej. O, takich trochę zabaw jest, zabawy z tym jest. I teraz patrzymy, że to uszczelnienie tutaj będzie słabe, to tu gąbkę dali, widzisz? Będzie trzeba wziąć to, zmienić. Filc albo skórę, zobaczymy. Widzimy, odkręciliśmy tutaj wszystkie pokrywy z miecha, bo jak się okazało, kiedy zaczęliśmy dokładnie tu patrzeć, zobaczyliśmy, że jest taka duża pęknięta tutaj część, szczelina. To sobie tutaj widzimy, ale teraz najważniejsza rzecz, tu taka się perełka trafiła, widzimy jakaś moneta. Zaraz zobaczymy, co to jest za moneta. Warto było odkręcić. Ja tylko jeszcze tutaj pokażę, weź tutaj poświeć, o, jak ta duża szczelina jest, to pęknięcie. O, widzimy tu całe, przez cały ten. I teraz, bo tam jest jeszcze dodatkowo, o, czyli tu będzie dużo klejenia, ale dzięki temu będziemy mieli mniej strat powietrza. Ale za chwilkę, tylko teraz się skupimy na wydobyciu tej monety. Wyciągnęliśmy, to chyba ktoś na szczęście ją tutaj wziął, ale to co to za szczęście, to jest Lenin, CCCP, czyli SSSR i Adin Rubl i z moneta z roku... Nie wiem niestety którego, bo nie widzę tu daty. No kurczę, trzeba będzie na zewnątrz wyjść i zobaczyć, ale tu jest tak, Adin Rubl i 200 lat Sowieckiego Sojuza. Nie. Władzy radzieckiej. No to będzie trzeba zobaczyć, może to jest jakaś wartościowa, zobaczymy. No. Żeby nie być gorszym, jedną monetę, on tu mamy, o, wzięliśmy. Tą rubloweczkę, to jest, tak już doczytaliśmy, to jest napisane z tyłu, nie ma roku, ale jest napisane, że 50 lat sowieckiej władzy, czyli 50 lat władzy ludowej, władzy rad związkowej, to jest Związku Radzieckiego, czyli to jest 67 rok prawdopodobnie. A tutaj my damy, teraz tu zostawimy też, żeby ten zwyczaj, co tutaj był, nam jest on nieznany, ale uszanujemy, wbijemy jakąś naszą. Tutaj mamy 2 złote polskie z 2016 roku. O, za chwilkę to dobijemy. O, monetę dobiliśmy. Przy okazji też pokleiliśmy wszystko, ile się dało, bo pęknięć dużo, uszczelnić trzeba wszystko. No, czerpaki musieliśmy całkowicie zablokować, bo nie ma najmniejszego sensu, żeby one działały. Jak tam nie działało, to taki był po prostu miech wykorzystany, taki jaki był, a dołączona dmuchawa. Dobrze. W każdym razie my już mamy tutaj teraz ten, będziemy klapy dokręcać, jeszcze uszczelnimy, tylko z filcu musimy dokonać tutaj tych uszczelek, weź Roberto. I będziemy za chwilkę, jak dokręcimy, uruchamiać. O, i widzimy, tak klapy dokręciliśmy. Tam się klei te nieszczelności, które były tam polipylem, skórką pouszczelniane. Musimy teraz jeszcze troszeczkę poczekać, żeby nam tu za bardzo czasem powietrze nie wydmuchało tych nowych uszczelek. To jakieś pół godziny do godzinki. Mamy chwilę przerwy.
pójdziemy na ryby, zobaczymy. A mamy tutaj w Połonnym tą możliwość właśnie, że mamy od razu pod samym nosem taki zalew, jezioro. Także czasu możemy tutaj sobie na to ten wykorzystać. A przy okazji też jeszcze tam podkręciliśmy uszczelnione te mieszki już w tych aparacikach. Będziemy czekać. No, wężyków nie, na razie nie dostaniemy jeszcze. Tutaj jest, zamówione już są, ale troszeczkę, bo do soboty nie przyjdą, to nie ma problemu. To tam zrobimy w drugim etapie. Te, które się uda, wykorzystamy. Na razie pierwszy, drugi manuał planujemy uruchomić. Tak już na całkowicie dobrze. Natomiast pedał sobie zostawimy na kolejny etap, kiedy już będziemy mieli te wężyki. No, także teraz nic nie pozostaje, nic innego jak poczekać, aż się tutaj wyschnie klej. O, mamy tą przerwę. Chwilę w organach, w pracach. Zobaczmy dokładnie ta moneta, którą widzieliśmy na słońcu, wygląda o tak. To jest 1 rubl. 50 lat sowieckiej własności. A tutaj data jest na boku. Sława Wielkiemu Oktyabrzu 1917-1967, czyli to jest 67 roku, tak jak mówiłem. Także taką monetę mamy. 2 złote zostawiliśmy na wymianę. Teraz mamy chwilkę czasu, to właśnie ryby łowimy. No, wczoraj tutaj pół dnia siedzieliśmy, ale też tak w ogóle obiadu. Małego konka się udało złapać. Tej kamerzysta dawaj tu, patrz. No. Takie widoki tu mamy, to jest od razu pod kościołem, także nie tracimy dużo czasu na żadne dochodzenie. Wędka jest przygotowana, tu jest taka taka. Na razie nic nie złapaliśmy, to jest nieistotne, bo to piwo można wypić od razu. Mamy tą po prostu przerwę, czas, gdzie czekamy na... Na co? Aż nam klej złapie. Może... No, zakończyliśmy tam krótką przerwę na ryby, ale też tutaj czekaliśmy, aż te wszystkie nieszczelności, które tutaj w miechu zaobserwowaliśmy, podoklejaliśmy, pouszczelnialiśmy. No i teraz kolega zrobił tutaj próbę, włączył to, przy otwartych registrach nawet się włącza, tak? Podnosi się, znaczy się, masz wszystkie registry wyłączone. Tam część podparte, tak, bo to jeszcze nie mamy problem z tym sterowaniem, o te wężyki chodzi, ale to sobie poradzimy. Teraz tutaj część węży, która tutaj łączące poszczególne wiatrownice, te membran listwy. Już nie za bardzo tak one niektóre wypadają, to trzeba będzie je zrobić, ale najważniejsze, że miech, tam jeszcze jedno miejsce tutaj przy łączeniu tego kanału tam od dołu trochę puszcza powietrze, ale najważniejsze, że on już cały teraz się bardzo szybko, dużo podnosi. Nie mamy problemów z jego tutaj wydajnością. Także tutaj tak wygląda to. To weź teraz graj. No sobie zobaczymy, on będzie grał całe akordy, a jak on zobaczymy, jak on się opada, czy nie. Będziesz grał teraz? Nie, to poczekamy wtedy. A jeszcze wężyki tutaj kolega wstawia. No, ten węży. No, później wymienimy to na normalne, ale nie mamy chwilowo takiego odpowiedniego odpłodnik węży. A nie chcemy tych wykorzystywać. Też jeszcze syczenie gdzieś słyszymy, ale to później się tutaj to wszystko poprawi. Póki co trzeba nam tutaj uzdrożnić ten. No, teraz za chwilę pańczynię jeszcze stąd postaram się pousuwać. O. No na rybach nie było za dobre obfity połów, bo złowiłem jedną rybę, ale niestety jeszcze się zerwała, mały okoń. No, na otarcie łez chyba tylko. Ale jeszcze może wieczorem, kiedy tutaj też jeszcze poklejamy na koniec, żeby te kleje związały, to idealny czas, żeby wtedy sobie pójść jeszcze zobaczyć, jak tam połów będzie. No później, kiedy to już będzie uszczelnione, zaraz wymienimy tutaj te kabelki, przewrody, które sterują registrami. No, słyszymy, Robert gra, a jak miech tu pracuje praktycznie zero opadania. Lekko drży to. Instrument być rozegrany. No i teraz właśnie kolega trochę będzie grał. No i
pomału będziemy kończyć dzisiaj pracę. Tutaj udało nam się uruchomić właśnie to, co chcieliśmy. Registry w pierwszym manuale to są właśnie tutaj na tych dwóch wiatrownicach i na drugim manuale to samo, co wcześniej było, tylko tu było łatwiej, bo były normalne wężyki. Tutaj musieliśmy wykorzystać te niestety z olejem, ale też po uszczelnieniu zobaczmy miech, jak się ładnie podnosi. No, może ja tak pokażę. O. Za oknem już ciemno, to tak już się coraz gorzej bierze, że tak powiem. Filmuję, ale kolega tam gra, widzimy, ja tam przejdę zobaczyć, bo teraz jeszcze są bardzo głośne, ale tu mamy wszystko osłonięte, nie? Przepraszam, Robert, to jeszcze pedału nie będziemy teraz robić, czekamy na wężyki, przywieziemy te wężyki z Polski, najprawdopodobniej ławeczkę też zrobić. Znaczy tą przerobimy najprawdopodobniej, pedał też nie będziemy teraz montować, ale skupimy się teraz na czym? Na kanału każdego regulowaniu i na usuwaniu wszelkiego rodzaju takich regulacjach i tym podobne. Rozumiem się, że jest to bardzo silny. Nie był czynny przez 10 czy 12 lat, ale odpowiednia dmuchawa, pewne ciśnienie powoduje to, że przy tej dobrej akustyce tutaj w tym ładnym kościele brzmi bardzo silnie. Specjalnie. Także na razie dziękujemy. Jutro też jest dzień. To mi się tutaj akurat dobrze pracuje, tak wieczorem, z cisza, nie przeszkadza nikt. Ale jutro też jeszcze został ten jeden dzień, dwa, że będziemy tutaj mogli nad tymi organami popracować. Także dziękujemy i do zobaczenia, do jutra.